O mój Boże, ludzie, mamy 55% tej gry. No cudownie, witajcie z powrotem, że zagramy Harry Potter i Zakon Feniksa. Fred i George próbują teraz zrobić coś nowego i ciekawego. Albo tak w ogóle, można by powiedzieć, nieciekawego, tylko próbują coś zajebistego. Chcą zaatakować Hogwarts po tym, jak Umbridge tutaj przejęła kontrolę. A to oznacza, że robimy zajebisty dowcip. Udało się nam takie kieszonkowe bagna, jakby wysadzić powietrze. Oraz udało nam się wysłać pewne, paczuszki z cukiereczkami, albo raczej wyjcami. Do Malfoya i jego przyjaciół. Teraz zostało jeszcze uratować bliźniaczki Patil, jeszcze zadanie Dina i jeszcze zadanie Weasley. Dobra, najpierw pójdziemy do Padmy i tej drugiej, Parvati. Bo potrzebują naszej pomocy. Kurde. Potrzebują naszej pomocy. A nie damy im dłużej czekać, prawda? Nie, nie damy. Tutaj do środka, spoczko. A, idziemy pewnie do gabinetu profesor Umbridge. U. Co wy tutaj robicie, do cholery? To jest niemożliwe. Kto tutaj to wszystko zepsuł? Myślałem, że to wszystko już zostało przeze mnie naprawione. Depulso! Dokładnie, Depulso. Jeszcze parę razy. I trochę więcej punktów odkrycia. Cześć, ale synchronizowane przywitanie, chciałem powiedzieć. Twoja babcia jest tragedią. Cześć. Potrzebujemy twojej pomocy. Przypomina się o zakazie przesyłania liścików w klasie. O, jaka tragedia. Te komunikaty są strasznie denerwujące. Chyba wiemy, jak zepsuć głośniki, ale potrzebujemy pomocy. Dobra. Pomożesz nam to przesunąć, a potem wejdź na górę i wylej na głośnik eliksir poplątania języka. Dlaczego ja mam to zrobić? Dobry pomysł, co nie? Świetny, do roboty. Zajebisty pomysł. Będziemy pilnować. Ciekaw jestem. Ktoś musi pilnować. Ciekaw jestem tego, jak to będzie w ogóle brzmiało. A, cudownie. Incendio! Wingardium Leviosa. Jakby co, znowu mam trochę nowe ustawienia mojego... Mam nowe ustawienia, jakby to powiedzieć, mojego... audio interfejsu. Trochę się zmieniło, trochę tam poprawiłem, poustawiłem, ale jeszcze nie sprawdzałem, jak to brzmi. Zrobiłem chyba trochę ciszej. I tak dalej. No ale nie wiem, jak to będzie wyglądało, więc to jest tak jakby też nagranie testowe dla tych nowych ustawień. Bo coś mi się wydaje, że nagrywałem trochę zbyt głośno, trochę mi się pluło tak w mikrofon. Postaw tą głupią ławę tutaj. Potyr zawsze się tak zachowuje? No i kiedy? Ja go steruję tak. A, tutaj. Ło. To cały czas dobrze się ustawia, ja się dziwię. Nie gadaj mi w uszy! Haha, to dobra zabawa. To jest świetna zabawa. Kocham to. I co teraz? Ej. Znalezionych rzeczy, żeby się tam dostać. Ta. A jak, skąd mam wziąć eliksir? Skąd mam wziąć ten eliksir? Aaaa! To mnie wkurza! To jest takie dziwne teraz z tą ławką. Nie masz na to wchodzić, masz to przesunąć. A może zrobimy tak Depulso, co? Depulso. Depulso! Depulso, powiedz... Idiota starego! Czy naprawdę takie trudne coś takiego zrobić? Teraz... tu? No. Czy teraz zadziała? Nie, trochę za trudne. To nie jest... No, wylądujesz, chamie. No, oczywiście, że nie. Ja pierdzielę. Dzięki za pomoc, Harry. Teraz. Czemu się cały czas zostawiasz w tym samym miejscu? Przecież to nic tutaj chyba nie da. Już się na to w gówno wspinałem. No dalej... Ja pierdzielę, to jest naprawdę genialne. Miuchacze nie są zabawne, ale niegrzeczne. Uczeń przyłapany z niegrzecznym miuchaczem zostanie wydalony. Ja ci zaraz coś wydalę. Trójmagiczny głupiec. Dzięki. Fajnie. Aaaa! No co mogę z tym dywanem zrobić? Mogę go podpalić? Mogę Wingardium Leviosa zrobić? Nie. Aha. Czyli muszę jeszcze z drugiej ławki skorzystać. No świetnie. A, problemy Wingardium z ławkami. Wingardium Leviosa. Super. Wingardium Leviosa. Super. A, jedna na drugi.
To był... Ej. Nie spadaj. Szybko! Wylej na niego eliksir. Jakby stamtąd nie było można z takiej odległości. Z takiej wysokości. Co? Zjada swoich braci? Ty żabo, jak możesz zabijać swoich braci? Jeszcze ich jeść. Kanibalizm, kurde! Głupia żaba. Zabrania się chodzenia korytarzami. Uczniowie muszą wszędzie biegać. Dzięki! Teraz musi ktoś to nagrać i powiedzieć wtedy: no co, pani nam przecież mówiła, że mamy tak robić. No przecież pani mówiła. Wszystko spoko. Chciałem podpalić to. Podpalić. Incendio Hogwarts. A? A. Trochę sobie popatrzeć. Dobra, uratowaliśmy nasz weekend w Hogwarcie, znaczy się. No to co, Axio? Depulso? A. Już, a, tylko tyle trzeba było zrobić. O, Slytherin. O. No co? Spadaj! Protego! Drętwota! Pieprzać! Wynocha! Expelliarmus! No, co? No. Cześć! Lewi korpus! Nie, dlaczego nie mogę użyć tego po prostu na uczniach? To byłoby zbyt piękne. Znaczy mogę, ale to chyba nie zadziała. Ha! Jest pięknie. Myślisz, że niuchacze chcą cię gryźć w tyłek, ty gruba żabo? Nie wiem, czy oni lubią żabie łódka. Nie, tędy nie? Zostało jeszcze dwa zadania. Musimy poszukać jeszcze Ginny i jeszcze musimy poszukać... Możemy tu coś zrobić, prawda? To byliśmy już tutaj... Wieki temu byliśmy tutaj, ale... Ha, kaczuszka. Nie, kaczka. Nie! Co ty robisz w tej biednej kaczce? Ty brutalu! Co robisz z tą kaczką? Ej! To brutalne! Pło! To takie brutalne! Nawet kamery nie możesz, no ja pierdzielę. No, nie, tutaj się chyba nie da nic zrobić. Na pewno się coś da, ale ja tego teraz nie znajduję. Więc lepiej stąd wyjdźmy, zanim zrobimy jeszcze większy bałagan niż jaki znaleźliśmy. A, okej. No to fajnie, ludzie. A tak się zastanawiam, gdzie mnie jeszcze w Hogwarcie nie było. Byłem tutaj. Tutaj też byłem. Hangar na łodzi tutaj też byłem. Wiadukt tutaj też byłem. Ja byłem wszędzie, gabinet Umbridge, ta. Ja byłem wszędzie w Hogwarcie, przecież. Chyba nie ma żadnego miejsca, które jeszcze nie odwiedziłem. A może mi powiedzieć, jakie konkretnie, jeżeli jakieś nie odwiedziłem? Żegnam. Spierdzielać. O, dobrze, że to odkryłem. Jeżeli są jeszcze jakieś miejsca, gdzie miejsca ważniejsze, albo ciekawsze miejsca, gdzie jeszcze mnie nie było, to może mi napiszecie. Mam nowy teleskop. Chcesz odrobić ze mną pracę domową z astronomii? Nie mogę. Mam szlaban u Snape'a. No. Co to za karzełek? Potter ma rację. Co do tego, którego imienia nie wolno mówić. Karzełek. I olbrzym. No ludzie, to stanie z tym teleskopem nie brzmi tak śmiesznie jak w niemieckiej wersji. Powiem wam, że tutaj dobrze to przetłumaczyli, a w niemieckiej wersji niezbyt dobrze to przetłumaczyli. Kiedy oglądałem let's playa jednego z moich ulubionych let's playerów i to zdanie brzmiało jak propozycja czegoś innego, nie? Propozycja do przespania się. Tak brzmi to w niemieckiej wersji, można to trochę z tym teleskopem źle zrozumieć tam. Ale tutaj, z tym szlabanem u Snape'a to... Z tym szlabanem u Snape'a jest trochę lepiej. Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Jeszcze? What the fuck? Masz eliksir. Będziemy pilnować. Znowu. Jest tego więcej? No nie, już myślałem, że skończyłem. Ja pierdzielę. Dobra, teraz będzie... Ale teraz wiemy, jak to zrobić. W każdym razie to zdanie w... To zdanie w niemieckiej wersji było takie śmieszne. Super. Bo zamiast powiedzieć nie mogę, mam szlabanu Snape'a, ta dziewczyna powiedziała nie mogę, jeżeli Snape mnie przy tym dorwie, to będą problemy. Więc trochę dziwnie to zabrzmiało. No, twoja babcia jest też tragedią.
Co ty chcesz podpalić ławę, idioto? Idiota sam. Sam wiesz kto. Proszę o uwagę. Aby zadać pytanie, trzeba podnieść rękę. Uczeń podnoszący rękę w nieodpowiednim czasie dostanie szok. Zamknij dupę. Pamiętajcie, dzieci, żeby się bardzo, bardzo źle zachowywać. To zabrzmiało teraz trochę chore. Chorze. Przy następnym. Ja pierdzielę, mam dość. Cztery głośniki. Cztery! To za dużo. Porąbało ich. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Spadaj. Banda wieprzy. Ile jeszcze tych głośników? Mam trochę dość. Papież. Chodź papież. Papież. Wiem, że to nie papież. I papież ma inną czapkę. Ale obojętnie. La, to taki running gag. Ne. Lecim z buta. Z nami? Z tym, tobą i twoim małym przyjacielem? Nie. Lepiej, żeby odmówiła. Dobra, idziemy. Pipa, pou, par. Aha. Chyba poszłem nie w tym kierunku. Chyba poszedłem swoim instynktem się pokierowałem. Tu. Gdzie? Co? No to mnie poro wrobili. Harry przeszedł przez drzwi. Harry jest duchem. Harry jest porąbany. Ja pierdzielę, oni mnie tutaj oszukują. Co? Jest coś obok czegoś, no to możesz się wspiąć. Aha, tak było. Ehe. Gdzie teraz? Ta! Muszę całą drogę wracać, bo mnie oszukały moje kochane stopy i mój instynkt kobiecy. Co znaczy się męski? Marne żarty. Stay. Ej. Wynocha! Lewy korpus rzucę na ciebie. Czekaj, chcę na ucznia rzucić lewy korpus. Na nią. Jak będzie wisiała, będzie łatwiej zrejpować. Powiedziałaś coś? Lewy korpus, widzisz? I teraz, jak wisisz w powietrzu, można cię trochę porąbać. Petrificus totalus jeszcze. O. Hermiono! Lewy korpus! O. I bam! Myślałem, że pojedynki są zabronione. Trochę dziwnie to brzmi, bo stoimy tak w sobie, wiesz? Protego, nie widzę nic w pojedynku, nie! Ron, ty mnie chyba trafiłeś. Pokonany! Ale się wywróciła, hehe! Co? Tak, świry Potter. Idziemy. No to jednak droga w tym kierunku miała jakiś sens. Pobiliśmy dziewczynę ze Slytherinu. Niezbyt honorowo, ale no cóż. Wkurzyła mnie. Nie, żartuję. A tak swoją drogą, mogę wam powiedzieć, że przed chwilą musiałem biegać przez pół miasta, bo pies uciekł po prostu. Musiałem biegać za moim psem, bo ten debil uciekał sobie. Ale było trochę sportu, kurde. I dzisiaj mogę sobie ćwiczenia odpuścić. Dobre sobie. Wingardium Leviosa. Kolejny chamek. Cześć. Która to jest figura? Są tu gdzieś w pobliżu jeszcze jakieś figurki? Figurki. No ale w każdym razie... Uważajcie na swoje psy, bo później będziecie musieli za nimi biegać. Tak jak ja dzisiaj. A to trochę wkurzające było. Kiedy pies cały czas uciekał. A to jeszcze taki mały pies, którego trudno złapać, a nie wilczur. Dobra.
Hej. Co? Chyba mnie chcecie wyrobić. I właśnie dostarczyli gazety. Będę musiał je później roznieść. Taka moja praca, dla tych, co nie wiedzą. Dodatkowa. Aha. 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 A. 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 Okej. A, tu. No to się spinamy, nie? No gdzie? Muszę się wspiąć. Mogę się wspiąć niby gdzieś, ale gdzie? Mhm. Tu. 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 Nie mogę się nigdzie wspiąć, idioto. Ajajaj. Gdzie się niby mogę wspiąć? A może tu? Świry Potter! Kurde, on chce się zabić! Samobójca! Nie! Noch, ty w mordę. Jest źródło czegoś ta. No jest, nareszcie. Ujeje! I co tutaj takiego znajdę? Świry Potter znowu w akcji. Znowu rozgląda się za tyłkami. Tylko tym razem próbuje zobaczyć coś innego. Tym razem próbuje zajrzeć, wiecie gdzie. Tym razem ma ochotę popatrzeć na górę, z góry w pewne otwory. Ja pierdzielę, co się tutaj dzieje? Jak mi się nudzi, gadam naprawdę głupoty. Ale to jest marzenie Harry'ego, bo jeszcze nigdy nie widział. A internetu nie ma u nich, więc jest trochę trudno dla nich i Harry jest trochę napalony teraz. O mój Boże. Mniej narkotyków, więcej piwa. Tak bym powiedział, to byłoby mądre. I chuj, chyba tutaj był tylko ten jeden sekret, a? Te, no to fajnie. Ale Harry, tak nieładnie jest patrzeć z góry dziewczyną w stanik, wiesz? Chociaż w tych mundurkach i tak nic nie widać. No dobrze, Harry, miałeś szczęście, albo miałeś pecha. Ha, ha, ha. Dobrze. Ej. Nie, tam pewnie nie mogę iść. Tam pewnie i tak nie wejdę. Tim to, tip, tip, tip. Ezio Auditore da Firenze. Ho! Świry Potter znowu w akcji. Wrócił, nie zabił się i kurde nie skoczył z mostu. Niestety. A co tutaj jest? Chciałem tylko sprawdzić jeszcze, skoro już tutaj jestem. A! Popatrzcie tylko na to. Kolejny koń. Czy to nie piękne? Czy to nie cudownie piękne i fajne? Byliśmy tutaj, ale są tu jeszcze jakieś zasłony, których nie odkryłem. Bo teraz wiem, że te zasłony można się z nimi nieźle bawić. A nie, to był jeden z naszych. Yeah. Zasłony. Jestem łowcą zasłon. Nie, tu jest łazienka święczącej Marty. Dobra, tu byliśmy. No to możemy wracać. Teraz gdzie mnie poprowadzą? Stopy, chwila. No, tak jakby, jeszcze trochę. A szczerze mówiąc, u mnie jest... Mam 2 tygodnie do wakacji. Fajnie. Dobrze, to jednak dobrze, że poszliśmy teraz sobie... Może tak skróciliśmy? Pewnie nie, ale... Poszukajmy pozostałych głośników. A, w dupy sobie wstać te głośniki. Nym, nym, nym. Du, du, du. Aha, chyba wiem, gdzie jest głośnik. Chyba go wyczułem. Ta, tu. Dawaj, dawaj, Harry. Dawaj. Ustaw jak chcesz. I teraz jeszcze tutaj. Podnosisz ławę. Nie siadasz na niej. Albo Hermiona, siądź na nim. Zobaczymy, jaka ciężka jesteś. Czy Harry cię uniesie tą swoją różdżką. Źle to trochę zabrzmiało. Ale tylko pewnie dla mnie. Jechaj. No ładnie. Ładnie wisi. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Czy wy może to widzieliście ewentualnie? Możesz nam raz jeszcze pomóc. Jeszcze raz? Mam jeszcze parę razy wam pomagać. Bla, bla. Patrzcie, jak ładnie wisi. Czy to nie piękne? To jest dzieło sztuki. Szkoda, że muszę to psuć. Szkoda. Niam, niam, niam. Deep. Zamknij. Nie pozwolę ci się wysłowić. Zabrania się posiadania łajnowo. Filcz? On okropnie śmierdzi. No to te, skoro Filcz żyje, nie potrzeba łajnobomb. Ambridge mówi z sensem. Hej, hej.
Po co łajno bomby, kiedy mamy Filcha? On już śmierci wystarczająco. I gdzie one teraz są? Jeszcze trochę. Kurczę. Może to nawet trochę śmieszne, ale za dużo to niezdrowo. Vola futurus unus. Wejdź, Uranus. Bracie. Nie jestem twoim bratem. Nie jestem niczyim bratem. Chyba coś widziałem, Hermiona, nie wpadaj na mnie. Bierz, to trochę niemiłe. Tu. Mam tyle pracy domowej. W tym roku sumy to prawdziwy koszmar. Haha. A, won stąd. Kurde, dlaczego nie możesz tego zapalić? A, pieprzyć to są tylko światła. Tylko lampy. Nic nie można z nimi zrobić. Będą zawsze takie porąba... Ej, czemu? Kto ci powiedział, że masz się odwracać? Jesteśmy na miejscu, ludzie. Będzie kolejna zabawa. Tutaj nie ma głośnika. A jesteś ślepy? Mamy więcej eliksiru poplątania. Bla, bla, bla. Harry jest chyba ślepy, bo nie widzi głośnika. Wingardium Leviosa. Ale wiecie, co ja widzę? Ja widzę zasłonę, za którą może się coś kryć. Ale te zasłony tutaj fajnie zrobili. Dobrze, że się domyśliłem, że tam może się coś za tym kryć. Ale można byłoby się domyślić, bo wyglądają jak te zasłony z trzeciej części Harry'ego Pottera. Masz eliks... Bla, bla, bla. Ej. Ej. Ej, wyłącha, nie chcę z filmu opadł. Nie chcę filmu, nie. Nie, proszę, wyłącz to. Bla, 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 bla. Zamknij się. Ej. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że ta zasłona, za tą zasłoną niczego nie ma. Chcesz mi powiedzieć, że za tą zasłoną niczego nie ma? A może muszę zrobić najpierw questa? Szybko! Razem ze szlabanem uczeń dostanie żeberną piwo kremowe. No to oczywiście, że dam się złapać. Dobra, spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Tak, zaraz. Jakby teraz powinien ktoś... Powinien już dawno ktoś zauważyć, że coś jest nie tak. Hej! No ja pierdolę. No, podpalaj ławy. Magię należy zawsze ćwiczyć na korytarzu. Wyrzucające zaklęć zostaną odpowiednio podostrzegane. Jakie to piękne. Ja tego na pewno nie ułożę znowu. Nie, nigdy. Nie. Dość mam. Nie będę już tutaj nic nikomu, nie będę się podlizywał. Wynocha, ja już tutaj podprzątałem. Nie moja wina, że się zwaliło. Mam nadzieję, że mam jeszcze zapisane jako... Nie opcje, tylko informacje o grze. Informacje o grze. O, 57%. Odkryto w Hogwarcie... Odkryte duchy, dobrze. Nie muszę już tego robić. Całe szczęście, gdy musiał to znowu robić, to bym się wkurzył. Tip-top, z buta idziemy sobie do... Mip. Idzie teraz. Ta, powiedz to Filchowi, ja nie jestem tutaj woźnym. A on jest taki leniwy, on by myślał tylko o gwałc... o chłostaniu... o... karceniu uczniów. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Dziękuję, panie. Mądre słowa od młodego... mądrego człowieka. Depulso! Teraz wiemy, że pod dywanem też się coś kryje. Głośnik. Ta? Gdzie? Nie widzę. Widzę tylko dwie... dziewczyny. Bla, bla, jeszcze raz. Po co się pytacie, skoro i tak wiecie, że to zrobię? Nie redukto, tylko... Dokładnie. Leviosa, a nie Leviosa. Zapamiętaj sobie to zdanie. Ha, zasłużyłaś sobie. Bla, bla, bla. Moglibyście się zamknąć, po prostu mi to dawać? Albo dać mi od razu jakieś 5 eliksirów, powiedzieć tu i tam jest. Zrób to, dokończ, a my sobie idziemy. Nie chcemy się w to mieszać, bo jesteśmy głupie. Jak zdrowie? Axio. Jak zdrowie? Super. Zdrówko, no dobre. Dzisiaj skupimy się na edukacji. Zamknij się. Hej. Zauważyli, że uszkodziliśmy inne głośniki. To musimy szybko wyłączyć ostatni. A, jeszcze jeden tylko, dobra. Gdzie on jest? Powiedz mi, Padma, gdzie on jest? Padme, Amidala.
Tim. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Tylko dlatego, że mam bliznę, od razu jestem Potter. Jakby ktoś inny nie mógł mieć takiej blizny na czole. Ciekawe, ile lat te portrety już mają. To muszą być jakieś naprawdę stare portrety, skoro są duchami tajnych przejść. Gdzie? A tam. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Jesteś naprawdę szybki. Jesteś naprawdę szybki. Nie wiem, Harry, ale czy... Sorry za to pytanie, ale czy ty nadal... Dopiero teraz zauważyłeś, że są to głośniki? Możesz nam raz jeszcze... Harry chyba naprawdę nie wiedział, co on tutaj robi. Robił po prostu. A teraz dowiedział się, że psuje głośniki i się temu sprzeciwstawił. Nie, nie chcę psuć głośników. Jestem Harry Potter i jestem głupi. Masz Elix? Nie krz... Tap, tap, tam. Ostatni. Wyłączymy. Hop! Nie udawaj takiego silnego, Harry. Normalnie byś się tam nie wspiął w ogóle. By się wywrócił razem z tym i wyglądałoby to śmiesznie. Jak to brzmi? Nie ma mowy. Ona jest pedofilem. Dzięki, Harry. Dziękuję. Może nawet wybaczę ci twoje zachowanie na balu. Tak, dzięki. Do zobaczenia, Harry. Może ci wybaczę twoje zachowanie na balu, No, w sumie Harry był tam skurwysynem. Harry? Dlaczego byłeś takim gnojem na tym balu? Chciałbym cię zabić. Dobra. Ludzie! Do następnego odcinka, to chyba starczy na jeden odcinek. Jeszcze zapalimy te pochodnie i będzie fajnie. O! Zapalisz te pochodnie. Chcę iść do Hogsmeade następnym razem, a ty idziesz? Ja nie. Ej! Nie masz... Okej! Chcę coś spróbować. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nie? O! Czyli tak jak myślałem. Kogo? Coś przegapiłem? Zmiotaj liście! Normalnie jak w Dust Force. Dawaj, dawaj. Jeszcze trochę. Ha, patrzcie, co odkryłem. Jaki idiota! Ludzie! W następnym odcinku jeszcze trochę tutaj posprzątamy. Do następnego odcinka, ludzie. Na razie. Cześć!